Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie w gorących pytaniach na antenie telewizji w Polsce.pl. Przed nami bardzo gorący politycznie temat. Wirtualna Polska napisała w zeszłym tygodniu, że wiceminister sportu Łukasz Mejza założył w przeszłości firmę medyczną, która miała specjalizować się w kosztownym leczeniu nowatorskimi metodami chorych m.in. na raka, Alzheimera, Parkinsona. Pan Mejza miał osobiście przekonywać potencjalnych pacjentów, a także opiekunów dzieci o skuteczności stosowanych przez firmę metod, które jednak tak w Polsce, jak i na całym świecie uznawane są za niesprawdzone i niebezpieczne. Według Wirtualnej Polski interes Łukasza Mejzy nie wypalił, a pacjenci i ich rodziny zostali oszukani. W związku z publikacją wiceminister sportu zapowiedział, że treść artykułu będzie przedmiotem postępowań sądowych oraz że podjął kroki prawne mające na celu ochronę jego dobrego imienia i reputacji. Ta sprawa jednak rozgrzewa bardzo mocno polityków, można powiedzieć, do czerwoności. No i porozmawiamy o niej właśnie dzisiaj z moimi państwa gośćmi, którymi są pani senator Maria Koc, Prawo i Sprawiedliwość. Pani senator, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie. Oraz pan poseł Łukasz Paweł Szramka, Polskie Sprawy, Koło Poselskie Polskie Sprawy. Panie pośle, kłaniam się również, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry pani senator i witam wszystkich widzów. W środę wieczorem w Sejmie odbyło się takie spotkanie parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Na tym spotkaniu pojawił się również lider ugrupowania Jarosław Kaczyński. No i prezes Prawa i Sprawiedliwości, pytany przez dziennikarzy o tę sprawę, sprawę wiceministra Mejzy, odpowiedział, że będzie ona wyjaśniona, będą wyciągnięte wnioski i że nie ma miejsca na oportunizm. Pytanie, czy ta wypowiedź prezesa Kaczyńskiego załatwia na tym etapie przynajmniej tę sprawę? Czy jest to oczekiwane wyjście naprzeciw problemowi, który się pojawił? Pani senator. No myślę, że na tę chwilę to jest to taki komunikat, który w pewnym stopniu wyjaśnia sprawę, dlatego że jak ukazały się kilka dni temu, w ubiegłym tygodniu, doniesienia prasowe w artykule prasowym czy też jakimś internetowym dotyczące tych zarzutów wobec pana ministra Łukasza Mejzy. No i trzeba, to są doniesienia prasowe, no trzeba je w jakiś sposób zweryfikować, zanim podejmie się jakieś poważne decyzje. I o tym mówił pan prezes Kaczyński. Na tę chwilę te doniesienia są weryfikowane i jeżeli okażą się prawdziwe, no to myślę, że decyzje polityczne będą tutaj nieuniknione. Ale trzeba je zweryfikować, bo szanowni państwo, no to są jakby nie było doniesienia prasowe, a nie jakieś konkretne zarzuty prokuratorskie. Więc myślę, że tutaj no jest ten czas, kilka dni na wyjaśnienie sprawy i podjęcie decyzji. Jeżeli te doniesienia okażą się prawdą, to o tym mówił pan prezes Jarosław Kaczyński. Nie będzie tutaj żadnej taryfy ulgowej. Po prostu pan minister Mejza będzie musiał ponieść konsekwencje polityczne. Czy te słowa zarówno pani senator, jak i pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego przekonują pana posła Pawła Szramkę w tej sprawie, w sprawie wiceministra sportu Łukasza Mejzy? Na pewno jest to sprawa, w której trudno się wypowiadać i pani senator, czy prezesowi Kaczyńskiemu, ponieważ takie doniesienia zawsze bardzo mocno uderzają w daną partię polityczną, która reprezentuje w Sejmie, którą reprezentuje w Sejmie dany polityk. A tym razem do czynienia mamy także z ministrem tego rządu, panem Łukaszem Mejzą. Dla mnie nie jest to niestety wyczerpujące rozwiązanie, ponieważ domyślam się, że pan minister Mejza potrafi mówić, potrafi również rozmawiać i ja na miejscu lidera ugrupowania politycznego przywołałbym takiego pana na dywanik i wprost spytał się, jak wygląda sprawa. Czy do tej pory, a przypomnijmy, że te doniesienia ukazały się już kilka dni temu, nie było okazji do tego, żeby pan Mejza wyjaśnił przed kierownictwem partii czy przed samym prezesem Kaczyńskim, jak wygląda sprawa, po to, żeby mógł on samodzielnie zweryfikować, czy faktycznie działania pana Mejzy były niedopuszczalne w opinii publicznej, czy mamy do czynienia z manipulacją medialną. Tak. Ale niestety, oczywiście nie powinno się sądzić kogoś przed wyrokiem. Natomiast myślę, że w takich nawet koleżeńskich relacjach międzypartyjnych wystarczy wyjaśnić sobie taką sprawę, jeśli prezes Kaczyński uznałby, że to, co robił pan Mejza, no jednak zaszkodzi wizerunkowi całej partii, to powinien takiego człowieka usunąć. Zdaje się, że pan Łukasz Mejza cały czas chce się bronić. Ja już przywoływałem te informacje, że podjął kroki prawne mające na celu ochronę jego dobrego imienia i reputacji, no ale też polityczne tryby poszły w ruch. O tym mówił na antenie radia RMF FM Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Posłuchajmy tej wypowiedzi.
Łukasz Mejza powinien być dalej wiceministrem w waszym rządzie? Sprawdzane są oświadczenia pana ministra, bo był problem, nie składał jakiś czas. Mówi pan o oświadczeniach majątkowych pana ministra, a ja mam do pana pytanie inne. I te oświadczenia są badane. Jeżeli to badanie wypadnie negatywnie, to pewnie będzie dymisja. Pewnie będzie dymisja, są badane oświadczenia. Czy to pana posła przekonuje? Czy to wystarczy w tym momencie? Bo rzeczywiście, no nie możemy sądzić, dopóki nie mamy jednoznacznych dowodów. No to jest chyba najłagodniejsze, co pan Suskin odpowiedzieć. Dla mnie jest to niepojęte, że można mianować kogoś na ministra, nie sprawdzając wcześniej takiej osoby. Tym bardziej, jeśli mieliśmy tu do czynienia z posłem, który właśnie chował swoje oświadczenia majątkowe, nie chciał, widocznie miał coś do ukrycia, skoro nie wypełni tego obowiązku, który mają wszyscy posłowie, a jednak pan Mejza od tego obowiązku się uchylał i nie ponosił przez to żadnych niestety konsekwencji. W efekcie wszystkiego został ministrem, wiceministrem sportu. To jest niedopuszczalne. Przed każdym podjęciem decyzji o mianowaniu kogokolwiek na tak ważne stanowisko, stanowisko kierownicze w rządzie, powinien być dostatecznie sprawdzony. Nie powinniśmy później mieć wątpliwości, czy taka osoba jest uczciwa. No właśnie, tutaj tym bardziej, że taką rekomendację na funkcję wiceministra pan poseł Łukasz Mejza otrzymał ze strony Partii Republikańskiej, czyli koalicjanta Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie do pani senator, czy Prawo i Sprawiedliwość nie ma szczęścia po prostu do swoich koalicjantów, bo trochę kłopotów z ich powodu w ostatnich miesiącach, nawet latach można powiedzieć, mieliście, szczególnie w tej drugiej kadencji. Panie redaktorze, szanowni państwo, ja myślę, że tak. Pan Łukasz Mejza został posłem, przecież jest posłem Rzeczypospolitej Polskiej z list PSL-u. Więc myślę, że Polskie Stronnictwo Ludowe też dokładnie przyglądało się, kogo rekomenduje na swoje listy. Teraz ta kwestia, która no, jest takim gorącym tematem od kilku dni, tak jak powiedziałam, jest dokładnie wyjaśniana przez służby, ale wyjaśniana jest też przez nasze środowisko partyjne, polityczne. I jeżeli się okaże, że rzeczywiście jakakolwiek skaza jest na wizerunku pana Łukasza Mejzy, jeżeli w czymkolwiek złamał prawo, to oczywiście będzie musiał ponieść polityczne konsekwencje. Ale ja tylko przypomnę, że bardzo często oferują wyroki takie skazujące politycy, którzy jednocześnie popierają na przykład pana marszałka Tomasza Grodzkiego, któremu prokuratura już od prawie roku chce postawić zarzuty i 250 bodajże 5 dni temu zwróciła się do Senatu z prośbą o uchylenie immunitetu panu marszałkowi i sprawa gdzieś znikła w czeluściach szuflad senackich. Nawet nie została poddana pod dyskusję na posiedzeniu plenarnym Senatu. A prokuratura twierdzi, że ma poważne oskarżenia, chce postawić poważne zarzuty panu marszałkowi, nie może tego dokonać, bo chroni go immunitet. Więc z jednej strony mamy tutaj sprawę pana marszałka Grodzkiego, czy też innych polityków opozycji, którzy pełnią swoje funkcje, a też mają problem z wymiarem pani sprawiedliwości. Senator... Odnośnie... A z drugiej strony mamy doniesienia prasowe odnośnie pana Łukasza Mejzy. Odnośnie pana marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, dzisiaj na antenie Polsat News był pytany o to poseł Czesław Mroczek z Platformy Obywatelskiej i pojawiła się taka wypowiedź, że tych spraw nie można ze sobą porównywać, gdyż marszałek Tomasz Grodzki wyjaśniał swoją sprawę, te zarzuty, które zostały mu postawione, że też niektóre osoby wycofywały się ze swoich zeznań i tak dalej, i tak dalej. Czy tego typu opinia, teza, że tych spraw nie można właśnie z tego względu porównywać, przekonuje panią senator? No absolutnie mnie nie przekonuje, bo oczywiście Platforma Obywatelska będzie bronić swoich jak do upadłego, tak? Doktryna Neumana, jesteś z nami, to nie stanie ci się nigdy żadna krzywda, cokolwiek byś nie zrobił. My mówimy wprost, jeżeli jest złamane prawo, jeżeli zachowywał się niezgodnie z prawem, pan Łukasz Mejza poniesie odpowiedzialność polityczną. Mówimy o tym wprost, tylko potrzebujemy tych kilku dni, żeby sprawę wyjaśnić. A środowisko Platformy Obywatelskiej, zresztą całej opozycji, bo przecież marszałek Grodzki został marszałkiem Senatu, wolą nie tylko Platformy Obywatelskiej, ale także Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego, dalej pełni swoją funkcję, a jego wyjaśnienia uważam, gdzieś złożone w mediach, uważam za niewystarczające. Jeżeli jest niewinny, powinien zrzec się mandatu swojego, zrzec się nie mandatu, przepraszam, tylko immunitetu i powinien wyjaśnić sprawę w prokuraturze. Człowiek niewinny, nie ma się czego obawiać.
A nie jest prawdą, że ci, którzy wnosili oskarżenia wobec pana marszałka, wycofali się. Może ktoś się wycofał, ale generalnie jest wiele osób poszkodowanych, które chcą w tej sprawie zeznawać. Więc nie może być tak, że traktujemy różnie polityków pod tym względem, tylko dlatego, że pochodzą z różnych środowisk politycznych. To nie może być tak, że opozycji udaje się wszystko i opozycja nie musi się liczyć z wymiarem sprawiedliwości, a wśród rządzących no, już po jakichś pierwszych doniesieniach prasowych mają być dymisje i mają być kary. Chociaż Prawo i Sprawiedliwość musi uważnie wsłuchiwać się w głos różnych ugrupowań, między innymi ugrupowania Pawła Kukiza, który zdaje się, że w tej sprawie ma dosyć jasne swoje stanowisko. Jestem przekonany, że jeśli jest choć część prawdy w tych doniesieniach medialnych, to Jarosław Kaczyński nie będzie tolerował takiej osoby w rządzie. Jeśli jest inaczej niż myślę, to PiS będzie miało problem. No i tutaj domyślamy się, jaki, że prawdopodobnie Paweł Kukiz zerwie tą współpracę z Prawem i Sprawiedliwością. Jeśli te wyjaśnienia mnie nie przekonają, to moja dalsza współpraca z PiS stanie pod znakiem zapytania, mówi Paweł Kukiz. Pytanie do pana posła Szramki zatem. Czy ta sprawa może zaważyć na współpracy właśnie Pawła Kukiza, ugrupowania Pawła Kukiza z Prawem i Sprawiedliwością, a może wręcz przeciwnie, czy odwrotnie, zaważy ta współpraca z Kukiz 15 Demokracją Bezpośrednią, zaważy na przyszłości pana wiceministra sportu Łukasza Mejzy? Zobaczymy. Ja mam nadzieję, że wygra w tym wszystkim uczciwość. Jest to na pewno kwestia, która jest bardzo wrażliwa dla Pawła Kukiza, który na pewno sprzeciwia się zdecydowanie temu, żeby wykorzystywać chore dzieci do tego, żeby robić na ich cierpieniu biznes. Więc jeśli takie doniesienia się pojawiły, to naturalne i oczywiste dla mnie było, że Paweł Kukiz na coś takiego się nie zgadza. Wracając jeszcze do wypowiedzi pani poseł, w końcówce absolutnie się zgadzam. Pani senator powiedziała, że nie powinniśmy różnie traktować polityków. Wszyscy powinni być traktowani jednakowo, wszyscy powinni jednakowo odpowiadać przed prawem. Natomiast przypomnę, że politycy mają immunitet, i senatorowie, i posłowie, i partie bronią tych swoich polityków przed zabraniem im tego immunitetu. Gdy w poprzedniej kadencji stanęła kwestia tego, żeby ograniczyć immunitet, co zresztą skonało moje ugrupowanie, w którym razem byłem wtedy z Pawłem Kukizem, to przypomnę, że i Platforma Obywatelska, i Prawo i Sprawiedliwość ręka w rękę głosowały przeciwko temu, żeby znieść te immunitety. Więc widzimy, że te partie oczywiście mówią o tym, że ktoś powinien zrzec się immunitetu, ale w momencie, kiedy jest to poseł czy senator, czy też marszałek partii przeciwnej. Ja jestem za tym, żeby traktować równo. Immunitety powinny być przynajmniej ograniczone. W takich sprawach powinny rozstrzygać sądy, powinny zająć się tym odpowiednie organy, a nie powinno dochodzić do sytuacji, gdzie politycy chowają się za immunitetem. Czyli ktoś tam doszedł do wniosku, że jednak ten immunitet może się jeszcze przydać, ale to tak pół żartem, pół serio. Pani senator, chcę dopytać, czy sprawa wiceministra sportu Łukasza Mejzy jest zależna od ultimatum postawionego przez Pawła Kukiza? Nie, ja myślę, że ta sprawa jest zależna od tego, jak ona rzeczywiście wygląda. Czy doszło do złamania prawa, czy doszło do jakichś takich zachowań no niegodnych człowieka, który pełni funkcje publiczne, tak? Bo jeżeli rzeczywiście za tym procederem namawiania do korzystania z jakichś niesprawdzonych metod medycznych, terapii medycznych w przypadku chorych dzieci czy osób śmiertelnie chorych doszło, to rzeczywiście no, tę sprawę należy szybko wyjaśnić. I tutaj, tak jak powiedziałam, konsekwencje będą, niezależnie od tego, czy ktoś stawia jakieś ultimatum, czy nie, bo pan prezes Jarosław Kaczyński jest zasadniczy w tych sprawach i już przecież kilkakrotnie dochodziło do dymisji z takich powodów, że okazywało się, że po prostu osoba pełniąca daną funkcję nie do końca spełnia wszelkie warunki, jakie powinna spełniać, tak? Więc tutaj ja jestem spokojna, uważam, że kilka dni na wyjaśnienie sprawy i decyzje zostaną podjęte. Ale chodzi też o to, żeby podejmując te decyzje nie kierować się tylko i wyłącznie doniesieniami prasowymi. One mogą być różne, mogą być całkowicie krzywdzące dla danej osoby. I też przecież pochopne podejmowanie tutaj jakichś decyzji byłoby no, jakąś głupotą, prawda? Więc no, nie możemy się też poddać takiemu dyktatowi mediów. No, media mają prawo pisać co chcą. Pan Mejza, jeżeli uważa się za skrzywdzonego, to powinien
podać ten portal do sądu i dochodzić swoich praw o zniesławienie, ale tak czy inaczej nasze środowisko polityczne musi tę sprawę... Rzeczywiście tak jest, pani senator, że błotem obrzucić się łatwo, ale później się z tego błota już oczyścić, no to już bardzo trudna sprawa. Dziękuję państwu za rozmowę. Jeszcze kilka wątków moglibyśmy poruszyć, ale czas nas nieubłaganie goni. Stawiamy jednak tylko przecinek, bo za moment wrócimy na antenę telewizji w Polsce.pl w tym samym składzie, tylko gorące pytanie się zmienia. Zachęcam do pozostania z nami.